Wraca dzisiaj do wyjściowej jedenastki. Wracasz w wielkim stylu, no bo dzisiaj jesteś jednym z bohaterów tego spotkania. No, zgadza się, udało się wygrać. Myślę, że bohaterami jest cała drużyna akurat. Mi się udało obronić ostatnie dwa karne i z tego to wynika. No, cieszę się, że tak wyszedł ten mecz. A jak wyczułeś zawodników Pogoni, jak wyczułeś ten ruch, który strzelą właśnie zawodnicy Pogoni Szczecin? Ten pierwszy karny, co obroniłem, to kolega mi powiedział, w który ruch iść, a drugi, no to już poszedłem na wyczucie, tam myślałem, że uderzy, tam uderzył i udało się obronić. A spodziewałeś się, że dzisiaj w dzisiejszym spotkaniu wyjdziesz od pierwszych minut? No taka była umowa przed sezonem, że jeden broni w lidze, drugi broni w pucharze, czyli uczciwie było. Dzisiaj Pogoń, mimo że to zespół ekstraklasowy, no to nie postawił on jakichś bardzo wymagających warunków, naprawdę pokazaliście się na ich tle no, naprawdę dobrej strony. No bo my dobrze zagraliśmy i to też nie ma co nam ujmować, że Pogoń w jakimś słabszej dyspozycji. To jest zespół ekstraklasowy, no i cieszymy się, że wygraliśmy. A czujecie już takie emocje, można powiedzieć, pod tym, że w kolejnym rundzie możecie zagrać z Legią Warszawa? Nie, do tego jeszcze nie wiem, kiedy jest kolejna runda, jeszcze jest kawałek, jeszcze mamy przed sobą mecze ligowe i teraz na pewno na tym będziemy się skupiali. Dobra, dzięki. Dziękuję bardzo.